Witam serdecznie w kolejnym filmie, a dzisiaj słów kilka w tematyce temperatury, jaka to występuje w samochodach marki Opel i nie tylko, z silnikami A14NET, A14NL, B14NET, B14NL. Ogólnie są to silniki 1.4 turbo, 120-140 koni, występujące w takich samochodach jak Astra J, czy Insignia, Mokka, jeszcze jakieś Chevrolety są wyposażone w te silniki, ogólnie koncern General Motors. I pewnie większość z Was słyszała o tym, że silniki te lubią się grzać, no ale obserwując sobie ten oto tutaj wskaźnik wskazówkowy, dochodzicie do wniosku, że u Was jest wszystko w porządku, ponieważ wskazóweczka zatrzymuje się na 90 i tak stoi cały czas podczas jazdy. Natomiast, żeby Was to nie myliło, problem również i Was dotyczy, no chyba, że już sobie z tym jakoś poradziliście sobie. Wystarczy podłączyć komputer diagnostyczny, wejść w bloki pomiarowe, ewentualnie włączyć sobie jedną z zakładek komputera pokładowego, ile macie ją aktywną, i już możecie zobaczyć, że ta temperatura cieczy chłodzącej w tym przypadku w tej chwili u mnie wynosi 107 stopni Celsjusza, mimo że wskaźnik u góry pokazuje 90. Tak wysoka temperatura pracy tego silnika przyczynia się do wielu potencjalnych usterek w obrębie układu chłodzenia i nie tylko. Także często pękają zbiorniczki wyrównawcze, pękają węże, pękają magistrale wodne, ale dochodzi też również do groźniejszych sytuacji, w których to dochodzi do pęknięć głowicy, tłoków, także potencjalnych usterek jest cała masa. No i co najciekawsze, tak, wysoka temperatura pracy tego silnika to nie jest wada konstrukcyjna tego motoru, a świadome działanie producenta, który to wyposażył owy silnik termostat otwierający się przy 103 stopniach Celsjusza. No i tak, termostat ten, jak powiedziałem wcześniej, otwiera się przy 103 stopniach Celsjusza, co skutkuje realną temperaturą pracy silnika w zakresie temperatur gdzieś od 104 do powiedzmy 108 stopni, w porywach do 110, no wtedy włącza się wentylator chłodnicy i skutecznie schładza nam płyn chłodzący, także obniża się wtedy temperatura silnika. Dlaczego producent zdecydował się na taki krok i podwyższył nam tę temperaturę pracy? No, teorie są przynajmniej dwie. Każda z nich pewnie zawiera ziarenko prawdy. No, jedna z tych teorii mówi, że wyższa temperatura pracy silnika powoduje nieco mniejsze spalanie, a co za tym idzie, mniejszą emisję spalin. Druga teoria mówi o wpływie takiej temperatury na przyspieszone zużycie części, co skutkuje tym, że częściej będziecie odwiedzać serwisy, no i zostawiać tam oczywiście pieniążki. Także na przestrzeni lat właściciele samochodów wyposażonych w te silniki opracowali kilka sposobów, które pozwalają na obniżenie temperatury, a tym samym przedłużenie żywotności takiego silnika. I właśnie o tych sposobach dzisiaj w tym filmie Wam opowiem, a w innych odcinkach zajmiemy się już działaniami praktycznymi, ponieważ tak się składa, że mam dwa samochody wyposażone w ten silnik i oba samochody cierpią na tą samą chorobę, także coś trzeba będzie z tym zrobić. Mam nadzieję, że uda się znaleźć jakieś optymalne rozwiązanie. Także każdy ze sposobów sprowadza się do działań w obrębie termostatu i tak. Fabryczny termostat otwiera się przy 103 stopniach, co skutkuje właśnie taką temperaturą pracy, o jakiej mówiłem wcześniej. No i ta temperatura występuje tylko podczas jazdy z małym obciążeniem, czyli stoicie sobie w korkach, jedziecie delikatnie gdzieś tam przez miasto, no i wasz samochód pracuje podczas takiej jazdy właśnie z tą wysoką temperaturą. Natomiast w sytuacji, gdy silnik poddany jest większemu obciążeniu, na przykład jedziecie gdzieś w górach, piłujecie silnik i może jeszcze ciągniecie przyczepę z tyłu, to oczywiście taki termostat sprawiłby, że silnik uległby szybkiemu przegrzaniu. Dlatego producent wyposażył owy termostat w grzałkę. Grzałka ta ma za zadanie otworzyć termostat niezależnie od temperatury płynu chłodzącego. Pracą grzałki steruje sterownik silnika, który to już gdy płyn osiągnie 95 stopni Celsjusza i silnik podany jest obciążeniu, puszcza napięcie na grzałeczkę, grzałeczka rozgrzewa się i tym samym już przy 95 stopniach ten termostat może otworzyć się w pełni, co oczywiście skutkuje tym, że temperatura silnika natychmiast nam spada, chroniąc nam nasz silnik przed przegrzaniem. Tak więc pierwszym, najpopularniejszym sposobem na obniżenie temperatury jest wymiana termostatu na termostat pochodzący od samochodów elektrycznych, takich jak Opel Ampera czy Chevrolet Volt. W tamtych samochodach został zastosowany termostat, który otwiera się już przy 80 stopniach Celsjusza,
No różni on się obudową od tego tutaj, natomiast sam wkład termostatu jest identyczny, także można sobie taki wkład w prosty sposób wymienić, wystarczy wcisnąć ten metalowy element, przekręcić na bok, no i powyciągać wszystko ze środka. W ten sposób można przełożyć wkład z jednego termostatu do drugiego, zamontować w swoim samochodzie i cieszyć się niższą temperaturą pracy silnika. Niestety te 80 stopni Celsjusza to nieco za mało, także ta temperatura może oscylować w przedziale gdzieś 70 parę do 80 parę stopni. Wydaje mi się, że taka temperatura jednak będzie zbyt niska i mogą pojawić się u nas objawy niedogrzanego silnika. Drugim dość popularnym sposobem jest zamontowanie modułu sterującego pracą grzałki, takiego, który działa w sposób niezależny od sterownika pracy silnika. Moduły takie dostępne są na aukcjach internetowych, jest to wyrób chałupniczy, urządzenie działające w oparciu o przetwornicę napięcia typu step down, którą to wpina się pomiędzy złącze termostatu a przewód, który do tego złącza normalnie jest spięty. No taka przetwornica step down ma tą właściwość, że możemy sobie regulować napięcie na wyjściu przetwornicy. Napięcie to podawane jest na grzałeczkę. Grzałka, jeżeli ma obniżone napięcie, to nie uzyskuje swojej pełnej wydajności. To skutkuje tym, że taki termostat nie otwiera się w pełni. Tym samym regulując napięcie na przetwornicy, możemy sobie regulować poziom otwarcia termostatu. Wadą takiego rozwiązania jest fakt, że ta grzałeczka pracuje przez cały czas. Po uruchomieniu zimnego silnika już ten termostat jest otwarty, co oczywiście różny wpływ może mieć na szybkość osiągania temperatury przez silnik, jak i też w zależności od warunków atmosferycznych, czy mamy zimę, czy mamy lato, cały czas trzeba by było tą śrubeczką sobie tam kręcić, regulować, no i obserwować, w jaki sposób działa nasz układ chłodzenia w tym silniku. No oczywiście możecie wpisać w komentarzach, kto z Was takie urządzenie stosuje, jak to się sprawuje na co dzień. Sam jestem ciekaw, jak wygląda obsługowość tego urządzenia, jak często musicie to napięcie regulować, czy może da się z tym jeździć kompletnie bezobsługowo. No ja sam tego nie testowałem, także mogę Wam jedynie powiedzieć, co o tym myślę. Kolejnym jakże oczywistym sposobem jest zakup termostatu o obniżonej temperaturze otwarcia. Niestety na rynku polskim, jak też i unijnym, takowe termostaty nie występują. Natomiast taki termostat otwierający się przy 95 stopniach Celsjusza można kupić w Turcji. I są nawet filmiki na YouTubie, w których ludzie testują takie termostaty. Sprawdza się to. No niestety no jest problem z kupnem tego przez internet. Próbowałem, nie udało mi się. Także jak ktoś z Was wybiera się do Turcji, no to może gdzieś tam wyskoczyć do sklepu i zamówić sobie, czy też kupić na miejscu takowy termostat, przywieźć do Polski, przetestować i również może podzielić się później w komentarzach swoją opinią na ten temat. Także ja próbowałem kupić, nie udało się, szukałem dalej, no i znalazłem ten oto termostacik, który również według sprzedawcy otwiera się przy 95 stopniach. Niestety jest z nim jeden problem. Otóż pochodzi on z Chin. A jak wiadomo, chińskie części to wielka loteria. Nie wiadomo, co tak naprawdę się kupuje. Nie wiadomo, czy to w ogóle będzie działało tak, jak należy. Tym bardziej, że jak możecie zauważyć, w pudełeczku, w którym to do mnie przyszło, nie ma żadnych informacji na temat producenta tego urządzenia. Nikt się pod tym nie podpisał. Nigdzie też na termostacie nie pisze, że on się przy 95 stopniach otwiera, także no, niczego nie można być pewnym. W każdym bądź razie w jednym z następnych filmów zobaczycie sobie, jak taki termostacik wymienić w samochodzie. No i jeżeli to się będzie sprawdzało, to nagram osobny film, w którym pokażę Wam, gdzie to kupiłem i za ile. No a jeżeli ten termostat się nie sprawdzi, no to trzeba będzie kombinować dalej. Także zapraszam Was do sekcji komentarzy. Piszcie, jakie Wy macie pomysły, sposoby, jakie tam metody stosowaliście na walkę z temperaturą w silnikach 1.4 turbo. No a w tym filmie to wszystko. Dzięki za uwagę i do następnego. Cześć!